Ostatnio z pewnością słyszeliście, zresztą było to i w mediach na całą Polskę, o morderstwie, które zostało dokonane w Ostródzie. Tak się składa, że akurat sprawczynię pochwycono w Rychnowie dzięki sprawnej działalności naszego rychnowskiego detektywa, można tak powiedzieć. Ale akurat natrafiłem, będąc u kogoś w wiadomościach, jak podawali informacje o tym morderstwie, to potem dodano taką wzmiankę statystyczną, bo okazuje się, że w ostatnim roku, przez ostatni rok, jeżeli chodzi o morderstwa, to statystyka wzrosła aż o 10%, jak nigdy. Morderstw w ciągu ostatniego roku jest 10% więcej. Moi drodzy, taki jest ten świat i będzie zaskakiwał. Zaskakiwał kiedyś, zaskakuje dzisiaj i będzie zaskakiwał. I im bardziej będzie odchodzić się od Boga, tym bardziej będzie zaskakiwał. I ten procent będzie wzrastał. Bo wydaje mi się, że podobny procent w minionym roku również można stwierdzić odnośnie postawy odchodzenia od Pana Boga. I im dalej człowiek będzie wchodził w ciemność, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, tym bardziej jego uczynki nie będą w Bogu. Tak mówi dzisiejsza Janowa Ewangelia. Zwraca się on do Nikodema. Przypatrzmy się właśnie w tym kontekście w ogóle postaci, jaką jest Nikodem. Otóż, kochani, Nikodem, który przyszedł w nocy, jak się okazuje, do Pana Jezusa, był człowiekiem bardzo religijnym, bardzo pobożnym. Najpiękniejsze jest to, że szukał prawdy. Nikodem był faryzeuszem i członkiem Sanhedrynu. Był dostojnikiem żydowskim i to bardzo szczególnym. Nawet Pan Jezus nazywa go nauczycielem Izraela. To nie był tylko sobie jakiś tam tytuł albo takie określenie dokonane przez Pana Jezusa, ale to określenie nauczyciel Izraela to znaczyło, że Nikodem był ordynowanym rabinem, wysoko postawiony nad wszystkimi rabinami człowiek. I przychodzi do Pana Jezusa, bo przecież słyszał, co o nim mówiono, słyszał nauki Pana Jezusa i ten cały świat zaczął mu się walić. Szukał prawdy i bardzo pięknie, że przychodzi do Pana Jezusa i tam z nim dyskutuje. Pan Jezus mówi mu o tym powtórnym narodzeniu, o tym wywyższeniu Syna Bożego, zamiarze Boga Ojca, że posyła swojego Syna. Całą dobrą nowinę nakreśla Nikodemowi. I Nikodema można spotkać jeszcze w Ewangelii, jeszcze jednym miejscu. I w Ewangelii Jana możemy znaleźć ten opis, kiedy Pan Jezus już umarł na krzyżu i Józef z Arymatei udostępnia swój grób, gdzie ma być pochowany Pan Jezus. Organizowany jest pogrzeb. To wtedy właśnie ten oto Nikodem przychodzi z olejkiem, aby namaścić ciało Pana Jezusa na pogrzeb. Moi drodzy, przyniósł on 100 funtów olejku. To mniej więcej w przeliczeniu jakieś tam 3 kg tego olejku, a to była niezwykła suma, którą trzeba było wydać. To mniej więcej była średnia miesięczna pensja. A pewnie do tego olejku jeszcze Nikodem musiał zakupić tkaninę, płótno, a więc ten całun, który było zawinięte ciało Pana Jezusa. I tyle wiemy z Ewangelii o Nikodemie, ale o Nikodemie dużo więcej mówią apokryfy, a także tradycja Kościoła. I z tych źródeł możemy się dowiedzieć, że po śmierci Pana Jezusa, po jego zmartwychwstaniu, Nikodem stał się takim uczniem Jana, apostoła. Dlatego mu to wszystko opowiedział. To, co się działo pod osłoną nocy, w tajemnicy, ta rozmowa z Panem Jezusem jest spisana właśnie przez Jana. I w obecności Jana i Piotra Nikodem przyjmuje chrzest. Potem, ponieważ był wyjątkowym urzędnikiem, był niewygodny, dlatego czyhano i wydano na niego wyrok śmierci i musiał się ukrywać w domu takiego dość dostojnego
Żyda Gamaliela. I tradycja podaje, że Nikodem oddał swoje życie w męczeńskiej śmierci za Jezusa Chrystusa w 44 roku. I bardzo szybko, bo w 415 roku, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, odnaleziono jego grób. Wyjątkowy człowiek. I chciałbym zwrócić na niego uwagę właśnie przez to, co uczynił przy grobie Pana Jezusa, że przyszedł namaścić jego ciało olejkiem. I jak on przyniósł ten olejek, żeby namaścić jego ciało w czasie pogrzebu, to przypomina mi się Maria. Inni ewangeliści mówią, że była to niewiasta niewiadomego pochodzenia, natomiast Jan pokazuje nam w swojej Ewangelii właśnie Marię w Betanii, która przyszła i namaściła stopy Pana Jezusa, potem swoimi włosami je otarła. I kiedy było to zgorszenie i kiedy inni byli również zniesmaczeni tym, że tak drogocenny ten olejek był, on był jeszcze cenniejszy niż ten, który Nikodem przyniósł, no to tam szemrali, nie? Że to za marnotrawstwo i tak dalej. I Pan Jezus staje w jej obronie. Mówi, że ona to uczyniła na mój pogrzeb. I właśnie to, co zapowiada ta niewiasta, która namaszcza olejem stopy Pana Jezusa, to dokonał właśnie Nikodem. Olej jest znakiem godności i radości. Właśnie tym olejem namaszczano człowieka na króla, stawał się królem. I kochani, my również zostaliśmy namaszczeni olejem w czasie Chrztu Świętego. Staliśmy się takim drugim Chrystusem, każdy z nas, do królowania, do zwycięstwa, jako ci, którzy przez chrześcijaństwo na mocy Chrztu Świętego jesteśmy wpisani w Jezusa Chrystusa. I dlatego to nowe narodzenie musi się dokonać w naszym życiu. Ono dokonuje się na mocy sakramentu Chrztu Świętego. Ale potrzeba również tej naszej świadomości, abyśmy lgnęli swoją miłością do Pana Jezusa, takim swoim tym olejkiem, tak jak to czyniła Maria, z ogromną miłością do swojego mistrza. Tak jak to uczynił Nikodem, który był konsekwentny w szukaniu tej prawdy. Jezus Chrystus nie może być dla nas tylko takim dodatkiem do życia, ale dla chrześcijanina powinien być centrum, tym, który staje się najważniejszy i w jego świetle wszystko inne nabiera całkowicie innego znaczenia, innej wartości, innego światła. I twój bliźni, i twoje sprawy, i twoja codzienność. Dlatego szukajmy, tak jak Nikodem, prawdy. Wpatrujmy się w Jezusa Chrystusa po to, żeby rozpalić konsekwentnie naszą wiarę, która oprze się na miłości do Jezusa Chrystusa. Tego chce nas nauczyć Wielki Post.